Halo, halo, halo? Co tu się dzieje? Siemanko, kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na odcinek drugi Żony Podlasia. Przy okazji zapraszam Was tylko na mojego Instagrama, taka sama nazwa Aureolka 2E2A. Tymczasem zaczynamy odcinek drugi. Jasiu, Jasiu, jesteś? A jestem, jestem, no. No, no to cześć, kanapki robię, cześć, cześć, witaj, cześć, witaj. Cześć. A jakie plany masz na dzisiaj? A no pojedziemy do Chodyszewa. Aha, po wodę. Po wodę. Na nas kanapki robisz? No na nas robię kanapki. Ta woda w Chodyszewie jest uznana za uzdrawiającą. Zrobimy sobie przystanek, połazimy trochę, a potem pojedziemy do Stasia. Będziesz miała jeszcze tyle czasu? Będę, dobrze, dobrze. Potrzebuję, żeby Stasio mi zrobił kruczek. Dobrze. Nie wiem, Stasio ma kuźnię. Nie wiem, ile będzie kosztował ten pogrzebacz. To zależy, ile on policzy za materiał. No a za tą usługę pół litra mu dam. Myślę, że już wiecie, że Jasia jest moją ulubienicą i wydaje mi się, że naprawdę z tą kobietą można konie kraść. Co więcej, jest już nawet opracowany plan na Stasia. No i pół litra dla Staszka. No, moi drodzy, nie ma co ukrywać, że w takich miejscach często kartą przetargową jest po prostu alkohol. Dobrze. No. Fajna wycieczka będzie. No fajna, cieplutko jest. Cieplutko dzisiaj. Nie, ja wezmę tak, bagażnik. Dobra. No, to siebie możemy. Wezmę. Co? Bo te kwiaty będziesz brała. No kwiat, no to zobaczymy. Idziemy. Gdzieś tam spakujemy. Moi dziadkowie zmarli, jak ja się miałam urodzić. Będąc zawsze po tą wodę święconą, wstępuję do nich na grób się pomodlić za ich duszę. Jasiu, a którym rowerem jedziesz? Tym małym. Tym małym, to sprawdzaj. No, ty sprawdzaj, 12 kilometrów to jest dużo. A trochę to waży, waży. A pewnie, że waży. Jak ten cement. Jak ty będziesz jechać, ja nie wiem. Brama niech będzie otwarta. Aha, czyli jeszcze nasze panie wybierają się tam na rowerach 12 kilometrów. No myślę, że ochoczo mogłyby konkurować z niejednym Holendrem tutaj, naprawdę. Tylko zobaczyłam te konie i już przypomniało mi się, że bohaterka kolejna to jest Aldona. No myślę, że do końca już będzie mi się kojarzyć z tym właśnie. Co, Niunia? No już się doimy. Zaraz pójdziesz z powrotem. Rano wstaję z dobrym nastawieniem, jak zwykle, bo zawsze jak się wstanie, taki będzie dzień. Budzi mnie na ogół kogut. Ostatnio mnie budziły jelenie, które miały rykowisko. Dzisiaj są urodziny Witka, czwarte urodziny, więc to jest duże święto i bardzo ważny Dzień Człowieka, jak to Witek nazywa. Zgadzam się z Aldoną. Tak jak się wstanie i zacznie dzień, taki już mniej więcej będzie do końca. Tylko po prostu czasem, no nie ma lekko. Będzie poszukiwanie prezentu z podpowiedziami obrazkowymi. Bo Witek jeszcze nie umie czytać. W mojej pracy lubię moją wolność, bo ja jestem zależna sama od siebie. Mam zwierzęta, którymi się opiekuję. Zawsze lubiłam być ze zwierzętami. Hej, Angie. Hej, Angie, hej. Oj, czekaj, nawróć się trochę, no. Nawróć się, Angie, no. Kierowa. Co dają mi zwierzęta? No zwierzęta człowieka nie skrzywdzą. Koń może w sumie ugryźć czy kopnąć, moje konie akurat nie kopią i nie gryzą. Kozy są grzeczne. Wydaje mi się, że Aldona naprawdę przeszła dużo w życiu, przeżyła wiele sytuacji niekoniecznie pozytywnych z ludźmi, no i wybrała w końcu, tak jak mówi, swoją wolność i swoją drogę. I tak szczerze, każdemu z nas i samej sobie tego życzę. Co chciałaś, podrapać cię, tak? Podrapać cię trochę, no. Tylko zęby schowa, jak masz mnie ty drapać, bo ja nie chcę zębami twoimi być drapana, wiesz? Ja sobie wybrałam takie życie i takie życie mi odpowiada. Halo! Dzień dobry. A dzień dobry, panie Aleksandrze. Już pan jest. No jest, omawialiśmy go południa, przyjechałem po skarb, że tak powiem, który mi jest potrzebny. Czyli czarne złoto. Czarne złoto. Nie mogę pana wpuścić, sam pan rozumie. Dobrze, dziękuję pani bardzo, dziękuję. Nie ze względu na bałagan, bynajmniej. Wśród osób wyznania prawosławnego jest to żywa zasada. Mężczyzna, jak jest sam, to nie wchodzi do domu kobiety, która jest sama w domu. Bardzo zaskoczyła mnie ta zasada. Nie wiedziałam, że w kościele prawosławnym coś takiego naprawdę ma miejsce.
ale moim zdaniem super. Dzień dobry. Potrzebuję do Lamborghiniego R266 filtr paliwa. Uda się panu to znaleźć jakoś, bo tak nie spisałam sobie z tego filtra. Nie ma problemu, damy radę. Moje kochane kobietki, życzę wam, żebyśmy wszystkie kiedyś przyszły do sklepu po części do naszego Lamborghiniego. No po prostu lepiej być nie może. Jestem takim klientem bardzo trudnym dla sklepów, bo ja kupuję to, co potrzebuję, a nie co mi zwykle wpadnie w oko. Jeszcze potrzebuję do takiego żukowskiego Grubera. Tam jest wał rurowy i łożysko muszę na tym wale wymienić. W początku patrzono na mnie trochę dziwnie, chociaż ja od dziecka właściwie wychowałam się w tym gospodarstwie. Od zawsze co trzeba było, to robiłam. Ja wcześniej jeździłam ciągnikiem niż samochodem. A jak tam tata? A dziękuję, jakoś jeszcze się kręci, pracuje. Nadzoruje? Nadzoruje też. Zarządza. Najważniejsze. Musi być zarządca. Kiedy w ogóle Hania wspomina o swoim tacie, przypomina mi się mój dziadziu, który również był zarządcą, wszystko kontrolował. Co by nie było wymyślone lub co nie byłoby do roboty, on musiał przyjść chociaż zobaczyć. Pani to się zna na tych częściach, tak? No jak się naprawia, to trochę trzeba znać. Śrubokręta nie mam, ale mam scyzoryk zazwyczaj. Ale jakieś takie akcesoria mało typowo kobiece w torebce też mam. To co, Zosia, na dzisiaj na śniadanie jecznicę przed szkołą? Może być. Dobra. To weź może wyciągnij talerze, uszykuj dla was. Chcesz bułeczkę, Stasiu? Tak. Z masełkiem do jajecznicy? Tak. Kolejny raz jak oglądam Magdę, to bije od niej takie ciepło, bo moim zdaniem często osoby, które żyją w taki sposób na gospodarce, na roli i tak naprawdę życie się wokół tego kręci, mają delikatne problemy z wyrażaniem uczuć, po prostu są tacy, no wiecie, sfokusowani na jedno i tak ma być. Herbatkę chcesz czy wodę? Czy tą na zimno herbatkę? Mamo, zapomniałam zrobić. Szybko pomóż. Boże, kochany, naprawdę? Z czego? Z wody rzeczy. Krysia. Kto z nas nie przyszedł kiedyś do mamy w środku nocy czy o 4 rano i powiedział: mamo, zapomniałem zrobić zadania, pomóż. Nie umiem. No a teraz... skąd nie mam wiedzieć, co powiedziałam, gdy byłam mała? Oczywiście, że tata. Co tam jeszcze? Czekaj, bo ja patelnię mam na gazie. To ty mów, a ja będę tu robić, no. Ile ten ważyłam? 4620, Krysia. Co? No, byłaś największa ze wszystkich. Co? No to powiem, że niezła waga. Wpiszcie, ile wy ważyliście przy urodzeniu, bo ja ważyłam również 4,06. Także kawał baby. Mi teraz rano zadała zadanie? No o 6, ale mi się nie chciało wstać. A, o 6 pani zadała. To chyba będę musiała do pani zadzwonić. Dlaczego ona tak o świcie zadaje, co? Nie, jeszcze mi się to nie chce, muszę to jakoś... No i gdzie mam ci teraz jedzenie dawać, dzieciaku? Pomału gorące, Staś, uważaj. Zosia, tu twoje. Bo tak. Dalej, plecak, szybko pakować się, Krysia, bo zaraz zapomnisz rzeczy. Jak tam? Jak tam? No jak tam? Pani ja zadała na śniadanie. Ty na śniadanie, a Krysi pani o 6 rano zadania przesyła znowu. Do robienia. No jak znowu. Jak nie o 20 w niedzielę, to o 6 rano. Dalej, co przynoś pani... plecak, szybko. Myślę, że Krysia to taka mała agentka, ale naprawdę jak na ten wiek, to wydaje się być bardzo wygadana, wszystko dobrze analizuje, kmini i ogarnia, także ona jeszcze tutaj chyba nam pokaże co i jak w kolejnych odcinkach. U nas wygląda tak, że mąż ma swoje poranki, a my swoje. Z racji takiej, że on po prostu wstaje w zasadzie 3 godziny przed nami, także nasze śniadanie jest jego drugim śniadaniem. Pa. A ty z tatusiem zostań, ja wrócę teraz po ciebie. Miłego dnia, dzieciaczki. Dzięki. Dobra, pa. Pa. Dzisiaj w planie mam nauczyć się w końcu od teściowej robienia pierogów. Dalej, dziewczyny, bo się spóźnimy. Która jest godzina już? W ostatniej chwili normalnie. Siadać, szybko już. Jakieś tajne receptury na jakieś pyszne dania rodzinne. I jak najbardziej powinno się przekazywać, kultywować, no bo to jest tradycja każdej rodziny. Kwasy zapinać i lecimy.
Moja babcia właśnie uczyła mnie robienia, pieczenia ciast, robienia pierogów. No dużo rzeczy robiłyśmy razem, jakieś kluski, kopytka. Naprawdę tego było sporo i do dzisiaj są te zeszyty w domu, leżą kartki pożółkłe, niektóre wyblaknięte, wiadomo, jakieś tam tu olej kapnął, tu woda. Zmęczyłaś się trochę? Nie. Dobrze, ja też nie. Nie było czym, łatwa droga była. Dobrze, rowery, dobre. Jedziemy w takie święte miejsce. Do Chodyszewa jest 12 kilometrów. Od tej wycieczki nie bolą mi nogi. Przecież ja byłam listonoszem. Listonoszowi nigdy nogi nie bolą. A tu jest, ale tu jest taki klimat fajny. Ja tu lubię przychodzić. Tak. Jasia cały czas zaskakuje i cały czas pozytywnie, ale powiem wam, że wyobrażam sobie właśnie Jasię jako listonosza. Gdyby ona przychodziła z emeryturką do mnie, no to byśmy miały posiedzonko. Nie ma innej opcji. Gdzie tu przychodzili po tą wodę? Ludzie tam zajadą, myją twarz, oczy i twierdzą, że to jest taka święta woda uzdrawiająca. Przywraca wzrok. Bleś tam, o tu, o, ta, a ta zimna, tak? Ta zimna. Ta jest zimna, tak. Trochę boli mi tu noga w jednym miejscu z racji wieku. No i weszłam, no mam nadzieję, że pomoże. Trzeba przeżegnać i pomodlić się, jak chcesz, żeby pomogło. Przecież widzisz, że mam rankę, to jest, no, tak, to jest święta woda. Mogłaby mi się zagoić, a tu mam takie czerwone. No. Ja się dziwię, że Jasia tam jeszcze cała nie weszła, bo po niej bym się jak najbardziej tego spodziewała, ale szczerze, naprawdę z całego serca życzę wyleczenia tej bolącej nogi. Jasiu, opowiedz mi z tym Mikołajem, jak tam wyszło? A z Mikołajem? Z Mikołajem twoim. No to tak czekałam, wyszło. Czekałam, że przyjedzie. No i rolnik był, na wszystkim się znał, to by mi taki pasował. Pomógłby ci. No ja i naszykowałam się, i się ubrałam, i się umalowałam, i ciasteczko zrobiłam, i kiełbasę owędziłam, tak? No i brama otwarta, i nie ma Mikołaja, nie ma. No i, pan, i zadzwonił, że się rozmyślił, bo on jest gospodarz, syn go potrzebuje, syn go nie puści z tej gospodarki. No, ale no to wiesz, jeszcze ma wnuka trzeba ze szkoły odbierać. Ale to niedobry człowiek. No on tak pochopnie pomyślał, chciał sobie. Każdy chce do siebie. Powiem tyle, że no okej, miło, że Mikołaj zadzwonił, poinformował, ale jak słyszę tego typu argumenty, no to są po prostu tak zwane wymówki. Czyli moja teoria jest jedna, facet nigdy się nie zmienia, czy młodszy, czy starszy. Wiecznie zrobi nadzieję, a później udaje Greka. No, panie Redono, ostatnio brałem tam. Myślę, że teraz tu, bo ten jest świeży. Myślę, że tak. Ten będzie bardziej mi odpowiadał na moje warzywka, że tak powiem. Pan Aleksander co roku, co jesieni wpada do mnie po obornik. Jest to według niego najlepszy nawóz, bo jest naturalny. No ale muszę powiedzieć, efekt super, jeżeli chodzi o warzywa. No i smak. Mam syna, który jest trochę alergikiem i nie bardzo może wszystko jeść. No tak. Często niestety w tych czasach, jak żywność jest pełna chemii. No właśnie, właśnie. Ze względu na to, że chemii pełno, przyjeżdża pierwsza, co leci, ogórków ze sklepu nie może jeść. Tych bez problemów z działki, nie? No tak. Ja sobie robię uczciwie, wie pan. Bo ta ziemia, od tego momentu, jak ja tą ziemię mam, to ta ziemia grama chemii nie widziała. U nas również do dzisiaj stosuje się obornik. Według pokoleń to jest faktycznie najlepsze podłoże. Po pierwsze na nim rośnie, po drugie jest to zdrowe i naprawdę ma inny smak, lepszy. No to jest mi, myślę, taki trochę paradoks tego wszystkiego, ale jak widzicie, właśnie tak jest na wsi. To wszystko się kręci, nic się po prostu nie zmarnuje, dosłownie nic. To wysek jednak? No prawie, ja byłem pan. Zaskoczony, że tak. Taka pogoda była, jest, to wie pan. Wcześniej i wszystko było w porządku. Bywały momenty, że nie chciało mi się wstawać nieraz. No to było przez jakiś czas po odejściu ojca Witka. Było ciężko po śmierci Freda. Pomocy coś zrobić. Kobieta czasem też musi. Nie. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia.
Także tak. Życie to jest życie. W moich żyłach płynie litewska krew, a poza tym mój dziadek, kiedy był zestrzelony podczas II wojny światowej przez Niemców, uciekał z tego flagu chyba 5 razy. Do czego trzeba mieć charakter, trzeba mieć siłę i to jest po prostu w genach, tego się nie da przeskoczyć. Aldona jest na pewno niezależną, odważną i twardo stąpającą po świecie kobietą, ale myślę, że jak każdy z nas, czasem potrzebuje po prostu czegoś miłego, po prostu przytulenia i ciepła. Generalnie ja całe życie musiałam być silna, musiałam być babą z jajami. Pani Aldona, pani wie dokładnie, że u nas to nie ma nic za darmo, nie? Taki piękny, że tak powiem, pantofelek. Dziękuję bardzo. A to na troski i samotność. Rozumie pani? Czyli w gumofilcach mam zapijać. Nie. To na godzinę przed snem. Aha, rozumiem. Dla zdrowotności popróbowała. Tak. Bardzo proszę. Jak moja prababcia idzie mówiła, popróbuj. Tak, to tylko mniej więcej jak 60 gram, zaznaczam. Dobrze. Zaznaczam. Dla zdrowotności. Popróbuję. Sen wyśmienity. Dobrze. Dziękuję Zapraszam bardzo. Zapraszam ponownie. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrego. I mamy kolejny system wymienny, czyli tutaj było wzięcie obornika, a za to nowe gumiaczki oraz tak zwana naleweczka. No kto by odmówił, prawda? Kto by odmówił? To jakbyśmy się teraz zamienili, to by było tacie łatwiej podjechać, a ja bym tu przypinała ten zaczep. Już to podjeżdżamy. Tak, podjeżdżamy. Większość prac w gospodarstwie wykonujemy właściwie wspólnie z moim tatą. Mój tata ma już 85 lat. Ja i tak podziwiam go za to, że nadal chce mu się tyle pracować, że jest tak aktywny. To do tego jakby nadąża z duchem czasu, wyszukuje różne nowinki techniczne. Panka jest bardzo dobrym pracownikiem. Jak się porównuje z sąsiadów, to są wypadki, że przynajmniej kilkakrotnie lepiej od niektórych tutaj mężczyzn sobie radzi. Ja również podziwiam tego pana. Nigdy bym nie powiedziała, że ma 85 lat, ponieważ tak jak gdzieś w życiu otaczają mnie osoby w tym wieku, no to no zupełnie są w innym stanie, więc naprawdę oby jak najdłużej. Jak tam było, Krysia? Fajnie, dostałam 5. Z czego? Z matematyki. Rozwiązałam ładnie zadanie. No to superantko. A wiecie co dzisiaj na obiad? No co? Co? Pierogi. A. Z babcią będziemy robić. I pomoc babci. A to dobrze słyszałaś. I uczyć się będziemy. Babcia nas wezwała. Wezwała. Co tam będziemy robić? Pierogi. Dobra, no kiedyś trzeba zacząć, nie? Kiedyś trzeba zacząć, dobrze. To od czego Magda, zaczynamy, mamo? Twoja robota to do tego będzie. To się dużo, a ja będę odmierzać mąkę. I co, mąkę. Tu mąkę muszę przesiewać, tak? Tak, twoją recepturę będę. No a oprócz tortowej to co dajemy jeszcze? Żytnią, szklankę żytnią. A to ja miałam przesiewać to. Oj, przepraszam, wiecie. To ja to tyle tak mam pomocników, że się pogubiłam. No bo mama zawsze sama jak nam robiła, a teraz wszyscy tak, razem, to inaczej na będzie. Gotowe, a wy ręce czyste w ogóle? To tak się zmienia. No. Niektórzy choćby nawet czasem chcieli, to nie wyprą się rodziny. Spójrzcie, jak bardzo podobny jest tutaj syn, mąż do swojej mamy, czyli do teściowej. No, jak dwie krople wody. Teściowa przyjęła mnie bardzo dobrze, jak się pojawiłam tutaj na wsi. Nie czułam ze strony ani jej, ani teścia, że jestem jakaś tam, nie wiem, inna, czy niechciana, czy cokolwiek. Na co dzień z teścią dogadujemy się dobrze i nie mam jakichś tam konfliktów, chyba nigdy się nie kłóciłyśmy. Czekaj, a woda jest jaka? Ciepła, zimna? Letnia. Letnia. Nie wrzątek, ja letnią. I co, i to tak? Musisz jajka rozwiązać. Śmiało, żeby to. Ja to chyba wolę już gotowe ciasto. Trzeba, wiesz, i to się nauczyć, nie, dziewczyny? A to się więcej przykleja, niż się robi. To jakiś sposób na to jest, czy nie? Czasu potrzeba. Gratuluję ci, Madziu. No, na przykład u mnie to zupełnie na odwrót. Ja czuję się osądzana od pierwszej minuty. Krysia, tak, to, co jest na górze, ma być na dole. Czyli jak bierzesz kółeczko, to obracaj je. Krysia, tak nie, to brzeg z brzegiem musisz sklejać. Tak nie. Że jak teraz nadusisz, to ci się rozejdzie pod spodem i te jagody pomiażesz i puszczą sok.
Wiecie, co jest najlepsze w robieniu pierogów? No. Jedzenie. Jedzenie. A, wiedziałam. Ojej. Mamo. Mamo. Ktoś ma... Mamo. Która mamo? Patrz, jakie skarby znaleźliśmy. A, ta mamo. To jest niecodzienna taka może rzecz w domu, jak wykrywacz metalu. Nie każdy to ma. I tak sobie chłopaki chodzą, oglądają różne rzeczy, badają, wykopują, naprawdę robią przeróżne rzeczy, no przy tym prowadząc jakieś tam swoje męskie rozmowy. Chodźcie, pokażemy wam, gdzie to znaleźliśmy. O, to co, babcie zostawiamy z pierogami? Na chwilę babcie zostawimy. Babcie zostawiamy na chwilę z pierogami. Dziewczyny, wyjdziecie? Chodźcie, myjemy ręce i idziemy. To my go mamie zostawimy na chwilę, dobra? Pomocnika jest? Tak. Mają zaawansowany sprzęt, nawet do lepienia, do sklejenia pierożka. No my zawsze ręcznie leciałyśmy, ale robienie pierogów nie jest łatwe. Po pierwsze, to jest dużo, dużo pracy. Po drugie, no ciasto, a żeby ciasto wyszło dobrze, to naprawdę czasem pozostaje tylko modlitwa. Idziemy na cmentarz, do twoich krewnych. No. Do mojego dziadka. Dziadka, dobrze. Dziadka no i babkę dobrze mam. No. No to chodź, idziemy. To idziemy, pierwsze pod krzyż. Ale tu sucho, zobacz. Nie ma deszczu, nie ma. Z Polski będzie pustynia. No, na to wygląda. Z Podlasia będzie pustynia. No. Będzie pustynia. Daj, będę trzymać rower, a ty wyciągać. Dobra. Tu. Zostaw wody, wyciągaj. Dobrze, różowe kwiaty. Uwielbiam te proste, choć skomplikowane rozwiązania. Jasia butlę 5 litrów tak zawiesiła, że myślę, że jakby cokolwiek by ją nie zastało, to po prostu przetrwa. Ona i ta butla. Nie, dla dziadku dam, bo on... A różowa nie lubił. On nie lubił różowego. Wzięłam jeden bukiet kwiatów dla mego zmarłego partnera, ponieważ on jest pochowany w Augustowie, a do Augustowa jest 200 kilometrów. Nie zawsze mam możliwość tam jechać. Bo tam powie... nowe zapałki. No to nowe, ale znicz. Dobra, jest. Jest, Lesiu. Masz, Lesiu. Niech się świeci. Niech się świeci. Dobra. A to ponoć w niebie tak samo się liczy, gdzie te kwiaty i gdzie ten znicz postawiony. Zgadzam się z tobą, Jasiu. Czasem to nie ma do końca znaczenia, gdzie, tylko ma znaczenie nasza pamięć i po prostu, że zawsze mamy tych, którzy odeszli w sercu. Tutaj moje dziadki. Tu? No. Ja bym chciała, żeby chodzili do mnie, ale wiem o tym, że nie będzie bardzo komu chodzić, bo moja rodzina, dzieci są na Śląsku. Młody ten twój dziadek był, zobacz. Młody był. Heronim. No. Na wojnie był chyba, 3 lata był na wojnie. Na wojnie był? No. W 39 wojna się zaczęła. No i wrócił z wojny i babka mu tam dawała takie zupki chude, on się dorwał do mięsa. Zjadł tłustego i umarł na skręt kiszek. Kiedyś nie było. Bo nie wolno. Ale kiedyś nie było tych szpitali takich, tych lekarzy. No nie było. No. Zastanawiam się, ile jest prawdy w tej historii, ale myślę, że może bezpośrednim powodem odejścia Hieronima było jednak coś innego. No ale... czasem właśnie takie historie krążą, my w nie wierzymy i w sumie tak ma być. W tej chwili, jak mi nic nie boli, to mi jest tutaj dobrze. A jak zacznie coś szwankować, to nie wiadomo, co ja będę myśleć. Jeszcze może będzie mnie córka do siebie zabierać i będę musiała godać po śląsku. A babka umarła, no, jak ja się urodziłam, ale skąd ja... Wciąż mam w pamięci, że ja ją w drzwiach widzę. Się urodziłam w lutym, to skąd ja ją mogłam widzieć? No, zobacz. I wciąż ją widzę w drzwiach, że babka stoi. Co, Jasia, a ty gdzie będziesz się chować? Gdzie twoje grób? Ja? A w Brańsku, tam gdzie moje rodzice. W Brańsku. No ale tato pochowany niedawno. A, to na mamie musisz. Na mamie, mama też będzie 12 lat. Aha. No to a jeszcze ja? Nie można, jeszcze muszę... Nie. Jeszcze muszę... A 7 lat żyć. A ja na swoim mężu. Mój mąż 20 lat. A ty już możesz się chować. On mnie gniótł za życia, a ja będę gniotła go po śmierci.
wiele z nas jeszcze w ogóle o tym nie myśli, ale jest to faktycznie rzecz, nie wiem, czy po prostu jeśli jest się starszym, czy to bardziej jednak wioski, ludzie planują no już swój pogrzeb, planują, gdzie będą pochowani. No u nas tam na wiosce jest cmentarz i tam, powiem wam, no jakieś 15% to są po prostu puste nagrobki. I na przykład wiem, że sąsiad będzie tam pochowany. Nie wiem, ja chyba nie chcę o tym myśleć. To chodź, teraz mam taką zabawę dla ciebie przygotowaną, wiesz? Jaką? Poszukamy prezentu. Może ukłus ze wskazówkami. I zaraz zobaczymy, co jest na karteczce i dokąd trzeba iść. Co to za, o, co to za karteczka? To jest taka karteczka. I co jest na karteczce? Koń. No to chyba idziemy do konia, co? Tak. Wicia, szukaj może tutaj. Co? Nie. Nie? Karteczki. O, widzisz, znalazłeś bardzo szybko. I co jest na karteczce? Bo to będzie kolejna wskazówka. Byczka. O, a skąd ty wiesz, że bryczka? Wiesz, że bryczka, no bo koło zobaczyłeś, to idziemy do bryczki. Co to jest? No co to jest? To jest koń z czym? Z czym koń? Z byczką, taką niemą byczką. Myślę, że mały Wicia ma naprawdę wspaniałe, beztroskie życie i takie w ogóle bezpieczne, ekologiczne, pośród natury. Naprawdę bardzo mi się to podoba. A wam? Tort to jest. Tort to jest, a wiesz co to jest napisane? Świeczki. Świeczki są wstawione, ale jest napisane 4 latka Witka. To będziemy dmuchać świeczki, to znaczy ty będziesz dmuchał, tak? Generalnie wychowywała mnie moja babcia. No to ona rządziła w domu w sumie, bo były nas 3 kobiety, moja babcia, moja mama i ja. Wszystkie 3 Aldony generalnie też. Co ciekawsze, o tym samym nazwisku. Więc babcia sobie rządziła jak chciała i wymyślała, no to nie było tortu na urodziny nigdy. Nie pamiętam tortu. Pamiętam naleśniki jakieś, no to już było święto. Dmuchaj wszystkie. Świetnie, brawo! Bardzo fajnie, że Aldona wyciągnęła wnioski i jakby zauważyła, że w jej życiu no jednak brakowało tego tortu, może troszkę tego świętowania urodzin i zmieniła to dla swojego dziecka. I to jest coś wartego uwagi. Dobrze, dobrze. Jeszcze pół metra, spokojnie, może tata jechać. Opuści tata talerzówkę. Moja rodzina jest na dzisiejsze czasy nietypowa, bo jest bardzo duża. Ja mam 6 rodzeństwa. Dobra! Tyle, że nie każdy się do tego nadaje. Naprawdę jest to specyficzny styl życia, do tego ciężka praca, jest bardzo dużo odpowiedzialności i są osoby, które po prostu, jak mają tylko pierwszą, lepszą okazję, uciekają jak najdalej od tej gospodarki. Nigdy nie miałam takiego odczucia, że jest gorzej, bo jakby był syn, to by było lepiej. Lubię przede wszystkim miejsce, w którym żyję. Uważam, że to miejsce do życia jest fantastyczne, bo jest naprawdę, to jest taka oaza spokoju, jest w sumie z daleka od ludzi i mimo, że jest dużo fizycznej pracy, to nawet wieczorem, gdzie mogę wsiąść na rower i się przejechać dookoła lasu, oczyścić sobie trochę głowę, to jest właśnie fajne. Mogę ja spróbować? A masz pozwolenie? Bez pozwolenia nie można szukać. A tym małym co coś nie? Może można szukać, a tym małym jak zapiszczy, to później tym się namierza dokładniej, bo ten tak jest taki punktowo, tak? Tak, ten jest taki ogólny. Powoli. A to co? Kamień? Szkło? Coś na mnie się działo. Dobra, coś piszczy. No to zespal ucha. Jest coś. Krysia jest taka temperamentna. Czasami ciężka do okiełznania, bo idzie z żywiołem. Jak tam się angażuje w jakieś wykopywanie skarbów, to będzie kopać i można tam racjonalnie coś mówić, a ona idzie swoim nurtem i tyle. Przyznam, że miałam okazję raz w życiu posługiwać się wykrywaczem metali, czy chyba taka jest dokładna nazwa. I jest to dla mnie bardzo duża frajda i uważam, że w to można się tak wciągnąć. Po prostu cały dzień łazisz i słuchasz, i zbierasz. To ja robię to delikatnie. Weź, bo nie...
patrz, delikatnie. Krysiu, no może do pana po koparkę zadzwonimy. Daj. Ja? Pozwól. No to ja bym ci już dawno 3-metrową dziurę wykopała. No to my wiemy właśnie. Coś chrupnęło. Widzisz, ale bo tutaj jest dużo też kamieni, bo jak tutaj dwór był kiedyś, wiesz? Jaki znowu dwór? O! Co to jest? Gwóźdź. Gwóźdź do trumny. Nie, 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 to jest gwóźdź programu. Dokładnie tak jak rozmawialiśmy na początku, Krysia ma po prostu swój charakterek i bardzo fajnie, że rodzice ją w tym wspierają, a nie tłamszą. Może gdzieś wyskoczymy wieczorem, tak bez dzieci. Naprawdę? Ale to jakieś zaproszenie? Tak, może ja bym coś egzotycznego zjadł gdzieś, byśmy się przeszli na jakąś kolację. Ale to zapraszasz mnie? Zapraszam. O, dobrze. Zapraszam. Nie, no ja tak właśnie słyszę. A co gadacie, gołąbeczki? Ulala, Krysia, Krysiu, jakie jutro usta. Jutro zostajecie z Zuzią i z Wojtkiem. Staś rządzi. Ale zaczekaj, ona ma usta, zobacz, zobacz. Z mamusią sobie jedziemy na kolację. Z nami oczywiście. Właśnie nie, tym, tym razem bez was, zawsze z wami. Nie zawsze. A kto był wtedy, co nas zostawiliście na trampolinach z Zuzią? I wtedy kto był na kolacji? W kinie byliśmy wtedy. Mhm, w kinie, mhm. Bardzo miło, że to właśnie on wyszedł z inicjatywą, bo no na pewno tego czasu dla nich jest mało, a co dopiero tylko dla nich dwojga, więc zobaczyłam, że Madzia od razu dostała takich świetlików w oczkach i na pewno nie może się doczekać. Ale w podróży smakuje. A ja temu mówiono na wtorek z Czesiem. Nie mógł z Czesiem. Wiedział, że przyjedzie we wtorek z Czesio. Stasio! No. Ja go nazywam Czesio. Fajny facet? Fajny. Jakby nie był fajny, to bym nie pozwoliła przyjeżdżać. Czesio czy Stasio, w pewnym momencie ważne po prostu, żeby był. I tyle. Imię to tam wiecie. No, to gadamy się. Tylko nie. Nie pozwól mu rządzić. A żebyś wiedziała. Nie pozwól mu rządzić. Od razu. Pierwszego dnia, jak zacznie rządzić, to będzie rządzić. Pierwszego dnia ty musisz rządzić, tak. Ale twoje dobre pomidory. Dobre, domowe. Dobre. Ale już nie ma. Już się zamparzę. Pod tą folią koniec. Dobre. Jeszcze tam na tym polu jeszcze będzie. Na tydzień. Ile ten Stasio ma lat? Tyle co ja. Tyle. To młody człowiek, ty. Młody człowiek. Myślę, że od Jasi i jej przyjaciółki możemy się bardzo wiele nauczyć. Także, kochana, ja już notuję. Zaczęliśmy. Napili, możemy napili jechać się. Dalej. Jedziemy dalej. Do Brańska. Do Stasia. Nie, do Stasia, nie. No, Jasieńka. O, cześć, Stasiu. Dobrze, cześć, że cię cześć. Widzę. Potrzebuję pogrzebacz zrobić. Pół litra dam za pogrzebacz. O, tak. Więcej nie. Będzie bo moja strata. Tereska też, tak? Tak, ja też chcę pogrzebacz. I tobie pogrzebacz. Bo ja mam piec, palę. Stasiu, a czy u ciebie w domu też tak poukładane wszystko? Tak, oczywiście. Jeszcze może ładniej? Jeszcze ładnie. Jeszcze ładniej? Jeszcze ładnie. Ojej. Przygotowałam. No, zobacz ty. No u to niego wszystko, piec. Zawsze luks, no. Typowy warsztat mężczyzny, czyli wszystkie możliwe narzędzia, plakat z dziewczynami, a nawet obraz papieża. Także wyposażenie pełne 100%. No to to jest. Jakieś narzędzia. To narzędzia a ja to pierwsze widzę narzędzia takie kowalskie. Narzędzia. O, zobacz ty, oj. Może paznokcie obcinać? Nie, na koni? Nie, chyba. A i tak o rozpalisz za jedną zapałką? No powinien. Rozpali, bo to jest do grilla. Przygotowane. Troszkę huku będzie, bo mechanicznie będzie. A ja to pierwsze widzę taką kuźnię. Bo to wyeksploatowane. Trzeba po prostu... No to hukaj, Stasiu. Zaraz huknie. Zapraszam. Zawsze przy końcówce jest to samo. Hukaj. O. A prąd muszę włączyć momencik. Momencik. O, zobacz. Kręci się. O, draciek ogieniek zrobił. To już
nowocześnie, tak przekształcone. Tą kuźnię to Stasio odziedziczył po ojcu. Nie wiem, jaki Stasio jest kowalem. Teraz mało co się robi, kowal nie ma pracy. Jasia ma rację, takie zawody już powoli wymierają i trochę szkoda, bo naprawdę to byli ludzie z powołaniem i z pasją. Dobrze, Jasienka, zrobimy, wszystko będzie wykonane. Ale to twój nie musi być identyczny jak mój. No nie, będzie, ja mam no nie musi. To zależy, która chce dłuższego. Nie wiem, która z was. Ta mała. Ta mała. Mała iska pakowna jak walizka. Dobra, środę z samego dobra, rana. Żebym była w domu, rana, bo inaczej, tak, bo inaczej to klamkę pocałujesz. Nie, w środę no. będę uchwytny. Do zobaczenia. No, to będę w domu. No Mikołaj, no gdzie ty jesteś? Ty miałeś być dzisiaj. Zostaję na razie z tymi słupkami niewkopanymi. Ja szukam kogoś do roboty. A ile pani płaci? Wolna, wolna bez no nałogów, wolna. Pozna pana. O, o, może tak. Ryby zamieszkał u mnie i nic nie musiał robić. I tym wesołym akcentem kończymy drugi odcinek Żony Podlasia. Ja naprawdę jestem zafascynowana. Dostałam kilka komentarzy wcześniej, że co ja w ogóle komentuję, co ja mam z tym wspólnego. Nie wiem, jak się do tego odnieść. Być może nie wyglądam, być może tego nie słychać, ale naprawdę całe dzieciństwo i te lata też nastoletnie no spędziłam w polu, na roli, na gospodarce i nie mogę się doczekać, aż obejrzymy odcinek numer 3, na który już Was wstępnie zapraszam. I co? Do zobaczenia, miłego żyćka!